Jedziemy z tym życiem. Dobra, jedziemy z tym życiem. Ha, ha, ha. Dzień dobry! Żyjecie? Ale fajnie was widzieć tyle. Wierzę, że tu słuchajcie same fidlarwy. Wczoraj usłyszałem bardzo piękny tekst na swój temat. Ktoś tam się zapytał, kto to w ogóle jest. Zresztą to taki karzeł, co gada sam do siebie do telefonu. Pewnego razu wstałem, złapałem za telefon i zacząłem do tego telefonu mówić, po prostu. I niezależnie od tego, czy na początku tej publiki było kilkadziesiąt, potem kilkaset, a teraz kilkaset tysięcy. Cześć kochani! Witajcie dziś tu Kuczaj, ale taki trochę Rocky Balboa. Dziś będę walczył, co by wam się zachciało, co by mnie się też zachciało. A jak nam się nie będzie chciało, to bierzemy koło i walimy się w czoło. Kuczaj też kpi z siebie, ze swojego wzrostu, ze swoich za dużych mięśni do całego ciała, ze swojej przeszłości, ze swojej góralskości, ze swojej męskości, ze wszystkiego. Myślę, że ta naturalność, prawdziwość i brak tego cudownego ideału, który ma idealne życie, to jest mała recepta na sukces. Chodź Kuczaj, tutaj zaraz. Pierwsze... Tyle razy gdzieś tam miałem jakieś plany, to nie wyszło, że ja w pewnym momencie zacząłem z tego życia po prostu żartować. Ja mam 1,63 m wzrostu, więc spotykałem się bardzo często, byłem motywem żartu. Więc w momencie, kiedy się ze mnie śmieją, się nauczyłem śmiać, nie wyśmiewać, ale śmiać z tego, co mnie otacza. Lecimy! Przysiad, pajac! Przysiad, pajac! Ja pajac! Ty pajac! I jest super! To nie było łatwe dzieciństwo. To było dzieciństwo z alkoholem. Mój tata jest alkoholikiem. Ja wiem, jak się czuje dziecko, które jest poniżone. Wiem, jak się czuje dziecko, które jest poniżone, ale patrzę dzisiaj na to dziecko z perspektywy 31-letniego na ten moment faceta i myślę sobie, nie miałeś na to wpływu. I to dziecko w sobie z całego serca po prostu przytulam i wspieram go. Ma ze sobą trudne i niełatwe życie. Potem mama wyjechała do Chicago. Tam jak duża część naszych górali zarabia na życie. On został tu sam, pomagał babci wychowywać młodsze siostry. To nie jest łatwe i piękne życie. Halo! Halo! Cześć, mamuś. No, cześć. Cześć, gdzie jesteś? Pytanie. W robocie. W robocie. Say hello for my son. O, hi! Hi! I hear so many wonderful things about you. Oh, thank you! A dużo masz roboty dziś? Duża nie, tylko duże rozjazdy dziś mam. A, okej. Okay. Trochę się denerwuję, bo... Czym? Tak, no niektórzy ludzie to jest tak, jest różne hejty, różne takie. Do momentu, w którym ktoś nie wpływa na moje życie, to mam to w nosie. Zresztą całe życie mi powtarzała, że mam być sobą, to jestem. I o marzenia spełnią. Mam go w życiu. Trzymaj kciuki za mnie, co by mi wszystko dobrze szło. Będę pracował ciężko i mam nadzieję, że nie będziesz musiała jedno całe życie i no, jechać na szmacie. Ja to lubię. Mamo, ty już się dość w życiu narobiła. No, buziaczki, no, kochanie. Pa. No, pa. Buźka, pa, pa, pa. Thank you.